Ruszyły prace adaptacyjne budynku po szkole podstawowej nr 31 w dzielnicy Rusinowa. Obiekt, do którego jeszcze przed wakacjami uczęszczały dzieci, służyć ma w przyszłości osobom starszym. Przekształcenie szkoły na dom pomocy społecznej pochłonie około 2 milionów złotych, a inwestycja ma zostać zrealizowana do końca przyszłego roku. Obecnie około 200 mieszkańców Wałbrzycha korzysta z pomocy domów opieki nad osobami starszymi. Na terenie powiatu istnieje tylko jedna placówka do tego przystosowana. Prawie 150 Wałbrzyszan ulokowanych jest zatem w domach opieki społecznej poza miastem, co kosztuje gminę około 4 milionów złotych rocznie. Wałbrzych nie dorobił się w ciągu ostatnich 20 lat nic poza jednym domem pomocy społecznej na ulicy Zachodniej, prowadzonym przez siostry zakonne. To nawet nie jest minimum, to jest po prostu poniżej jakichkolwiek potrzeb. Obecnie trwa zatem modernizacja budynku po byłej szkole podstawowej na osiedlu górniczym, o którą długo walczyli rodzice dzieci z dzielnicy Rusinowa. Placówka pomieścić ma około 50 podopiecznych i dać pracę dla prawie 30 osób. Obecnie remontowane jest poszycie dachowe, następnie zaadoptowane zostaną pomieszczenia tego obiektu. W placówce powstać ma 16 pokoi, jadalnia, gabinet medyczny, pomieszczenia rehabilitacyjne, dzienne oraz techniczne. Są to już mniejsze pokoje, łazienki przy pokojach, cała infrastruktura, która jest potrzebna przy takim ośrodku. Jest przepiękny teren dookoła, więc tutaj jest akurat możliwość zorganizowania innego typu zajęć też, prawda, dla osób starszych, które wiadomo, że wymagają, nie tylko są to osoby leżące, ale są to również osoby chodzące w wieku podeszłym. Urząd Miasta ma również plany w stosunku do pozostałych obiektów, które od września stoją puste w wyniku reformy szkolnictwa. Na dom pomocy społecznej w następnej kolejności zaadoptowany ma zostać budynek przy ulicy Andersa. Gmina na jego remont pozyskać chce środki zewnętrzne z tak zwanego funduszu norweskiego.